Obczaj to. Po. Najładniejszy w tym roku. Zobacz. Zobacz, co my tu mamy. Po, jaki ładny. I to jest prawdziwek. Zobacz. Ocie. Fest. Wykręcamy go. Wykręcamy delikatnie. Ale śliczny. Najładniejszy w tym roku. No, nawet taki twardy. No, piękny. I pięknie wybarwiony. Ma tą barwę. Także luksus jest. Witam Was na kolejnym grzybobraniu. Dzisiaj wybraliśmy się na taki rekonesansik, zobaczyć, czy coś w ogóle jest. Z tego, co widzę, to nic nie ma. Nie no, jedna sztuka to tam, wiesz, gdzieś tam wylazł przypadkiem. Zajrzymy jeszcze, co się tutaj dzieje i ewentualnie jeszcze skoczymy na kureczki. Tutaj co to rośnie? Mała czubaszka kania? To kania? Od kiedy ta kania wygląda? Młody, nie zbieraj tego, to nie kania. Żebyś się przypadkiem nie zdziwił, jak się spotkasz na sorze. A tam ja będę miał dyżur. Jest jeden, ale książkowy. Mogliby go wstawić na zdjęcie do książki. Jedziemy na drugą miejscówkę. Oczywiście już jesteśmy głęboko w lesie. Pozwoliłem sobie odpiąć pasy. Ale jestem trochę zaniepokojony, bo ostatnio padało. Patrzę, tu na moją miejscówkę już ślady, jakieś padliny. Tu coś jest. Powiem Ci taka trochę... gdzie to jest? O, jest. Coś tam parę sztuk wychodzi, ale to nie jest taki odsiew, jak był wcześniej. O. Ktoś palił. Nie palcie. O, coś tutaj wyłazi. Nie jest to jakaś, że tak powiem, solidna firma. To zostawi, niech sobie rośnie. Nie jest to jakaś solidna firma, ale zawsze. O, już parę sztuk jest. To co to za gołąbek? O, pan jest gołąbek? Jest. Obok gołąbka kurka rośnie. O, można się rozejrzeć tutaj, pochodzić. Może coś jeszcze znajdziemy. O, ale to, patrz, jakby się walnął, to nie jest kurka. Patrz, pokażę Ci. To pewnie jakaś lisówka albo coś tam. Zobacz, jaki ma podniebienie, a zobacz tutaj różnicę, nie? Jest bardzo podobna. Kurka jest twardsza, ta taka miękkawa. Generalnie nie różni się za bardzo. O, tutaj można się pomyśleć, nawet jak gdzieś jest jedna sztuka, o. Widzisz? Ale jak odwrócisz. Ciekawe, jakie ma rozwidlenia podwójne. Pokaż się. No, ma podwójne, ale jest jaśniejsza. Kurka jest taka ciemnowata pod spodem. Także uważajcie, co zbieracie. Powiem Ci tak. Koszyk znowu w samochodzie został. O, znalazłem kolejne kuleczki. Pa, tym razem takie... O, pa, nie z tej strony nagrywam. O, trochę młodsze. Zobacz, o, jest jedna. Tutaj, o, patrz, rośnie druga. Także coś tu się pojawia. Coś można jeszcze chycić. Małe kurki są, bo one miały kiedy wyrosnąć, to nie ma się co dziwić, chyba że zostały ostatnio po naszych wojażach. Jest coś, czy nie ma? Idziemy, zobaczymy tutaj. O, tu coś było zbierane. Tylko sęki zostały. A tutaj? Tutaj też coś było zbierane, także ktoś tutaj się kręcił. O, i znajdujemy kolejną kurkę. Ba, o, żuczek tutaj, a tutaj kurka. Dawaj ją wyciągamy, bo zaraz żuk nam ją wciągnie. Może gdzieś jeszcze coś występuje. Na razie jest ich mało, trzeba było przyjść pojutrze. Tutaj coś jest? Nie widzę. Mogłoby coś wyleźć, ty. Ale wątpię, żeby coś tutaj było.
pasacik stoi. Patrzę, tutaj nic się nie dzieje. Rozglądam się, a tu bam, pod tym. O, wyłazi coś. O, tylko że one już no, nie nadają się. No tam może w środku trochę. O. A reszta. Resztę schowamy. Tutaj wcześniej te znalazłem właśnie takie kurki. To było parę dni temu. Znaczy parę dni temu, no. Sami widzieliście na filmie. Przecież rzucam na bieżąco. Także. No, mówią, że niby w jeden dzień wyrośnie grzyb. Albo w jedną noc. W jedną noc to ty możesz co najwyżej no, zabawić się ze swoją lubą, nie? Kurki nie rosną w jeden dzień. W jedną noc. O, tam gdzie na przykład wcześniej nie znalazłeś mniejszych, to o, patrz, wyskakują. O, jest jedna, druga. O. I tutaj widziałem gdzieś pod spodem następną, o, pod liściem. O, trzeba iść wrzucić, bo już o, w rączkach się nie mieści. O. Także trochę jest tutaj. Coś tam wyłazi, gdzie nikt nie zauważył. Idziemy. No i gdzie te kurki? Co? Wszędzie padało, tu nie padało? No. O, coś chyba ostatnio minąłem. Zobacz. Jest jedna sztuka. Taka twarda. O. O, rozpołowiła się. To nic. Dobra, wrzucimy tutaj bajanki ładne. Ale widzę, tutaj są następne. Także. To taka. Pa. Już na cztery części do smażenia, już gotowa, pa. Bierzesz tylko i cyk, i już jest do smażenia. Jest coś tam jeszcze? Nie ma. Ale tutaj widzę, patrz, jakiś grzybiarz był. Coś tutaj nam, jakąś lukę jakiegoś, ale robaczywy, świeży. Coś się tutaj kręcił dzisiaj. Kręcił się dzisiaj, o, wyrzucił pienka, kurki nie wziął? Bo nie jest mokry, chyba że nasiąknął i tu padało jednak. Coś się tu ruszyło. Myślałem, że to dzik. Nie, jednak ktoś tu musiał być, zobacz. Chyba że to ja ostatnio ryłem tutaj w zbożu. Nic. No ktoś tu musiał łazić. O, łaził tu i oglądał. Chyba że to faktycznie byłem ja. Gdzieś pamiętam, przy jakiejś sośnie coś zbierałem. Ale przy której? Znaczy przy sośnie, przy brzozie. Gdzieś tu było zbierane. Tu wczoraj autostrada. Coś tam niosą. Jakieś o. Dobra, przejdziemy, nie będziemy przeszkadzać. Tutaj widzę, nowych sztuk nie ma. Ostatnio stąd wybierałem. Idziemy. Kręci się? Kręci. O, myślę, zajdę tutaj pod kłodkę, zobaczę. Ale z daleka już wyczaiłem, patrz, taki... Gdzie to jest? Czekaj. O, jaśniejszy kolor, widzisz? A się odbija gwiazdeczka. Czekaj. Hec. O, teraz zniknął, ale jest. Idziemy tutaj. Ja już widzę, że tu kurka. I mam nadzieję, że ona tutaj sobie rośnie i nikomu z koszyka nie wypadła. O, zobacz. I jaka ładna, solidna, taka elegancka tego. O, także, no, ta jest dosyć ładna. Bierzemy, a tu widzę kolejną pod spodem. Patrz, wyrasta. O, hyc. Obok, obok, autostrady mrówczej. Zobacz, że tu jakaś autostrada jest. Co tak gubisz ostrość? Popił wczoraj? Nie zaprzeczam. Łap ostrość, bo zobacz, co tu się dzieje. O, jest kolejny kurzak. O. Musimy szybko zbierać, żeby zdążył, znowu ma padać. A grzybów nie ma. Słyszeliście? Idziemy jeszcze na jedną miejscówkę, zobaczyć gdzie są, czy są nasze kurki, jak nie ma to nie ma, Jarek, kończymy na dzisiaj, no.
Może nie być, bo już się ktoś zesrał na naszej miejscówce. O kurwa. Fu. Ktoś tu srał. Wiemy stąd. Jak miejscówka obsrana, to i kurek nie ma co szukać. No, z tego co widzę, to faktycznie nie ma. A więc tak. Jeszcze są żniwa. Mogę wam powiedzieć tyle, że to co nazbieraliśmy, to nazbieraliśmy. Teraz trzeba parę dni spokoju. Niech to wszystko ochłonie, ucichnie i wyruszamy dalej na grzyby. Póki co będę wam puszczał jakieś tam relacje z ogrodu. Bo chyba będę miał awarię. Coś tam na ogórkach mi siadło. Patrzę, już taki nie bardzo ten ogórek jeden jest. Trzeba coś z tym zrobić i działać dosyć szybko. Czekaj, idziemy, nie wiem tutaj. O. Także zapraszam. O, czekaj, wyjdę z lasu. Także zapraszam na filmy odnośnie ogrodu. Warto wejść, popatrzeć, jak to jest na wsi. Jak wyglądają pomidory, o które się dba bez chemii. No i co? No tyle, no. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. O, ale borowik się trafił. No dobra, trzymajcie się, hej.